tym pięknym tygodniu, który trwa, usłyszymy wiele takich cudownych, mocnych, głębokich wyznań, które człowiek czyni wobec Boga i Bóg wobec człowieka. Tak, to jest tydzień wielkich, przyjmujących wyznań. Dziś widzimy kobietę, która przechowała coś bardzo cennego dla Jezusa. W ten sposób, czyniąc wyznanie, które brzmi: jesteś dla mnie cenny, jesteś dla mnie niewypowiedzianie cenny. To tak może brzmieć wyznanie wiary i miłości w jednym geście. Gdy mówimy do naszego ukochanego: jesteś dla mnie tak cenny, tak najcenniejszy.